Cześć, tu pan Belfer, najlepszy youtuber wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród youtuberów. Witaj na kolejnej lekcji chemii. Będzie mi miło, jeśli zostawisz suba i wdusisz dzwoneczek. A jeśli to wideo będzie dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę i jakiś miły komentarz. No to zaczynamy! No to przed nami kolejna lekcja chemii. Tematem dzisiejszych zajęć będzie, jak typ wiązania chemicznego wpływa na właściwości substancji. Krok po kroku jest następujący plan lekcji, dzisiejszej lekcji. Czy rodzaj wiązania chemicznego wpływa na właściwości substancji? Drugie, które właściwości mogą zależeć od rodzaju wiązania chemicznego? Trzecie, jakimi właściwościami charakteryzują się substancje, w których występują znane nam typy wiązań chemicznych? Ok? Dobra, no to w takim razie, o, jeszcze sobie dodam przecinek, żeby nie było, no to jedziemy. Uwaga, słuchajcie, poznaliśmy do tej pory substancje chemiczne, w których występują takie wiązania jak wiązanie kowalencyjne, wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, czy też wiązanie jonowe, ale też ostatnio poznaliśmy też wiązania metaliczne. No i teraz pytanie jest takie, czy w ogóle to, jakie wiązanie występuje między atomami w danej substancji, czy ma wpływ na ogólnie właściwości tej substancji? Trzeba się zastanowić. No skoro wiemy, że wiązanie kowalencyjne charakteryzuje się tym, że występuje w cząsteczkach zbudowanych z atomów, między którymi nie ma dużych różnic elektrojemności, a wiązanie kowalencyjne spolaryzowane tam, gdzie jest od 0,4 do 1,7, a wiązanie jonowe powyżej 1,7, a wiązanie metaliczne to już w ogóle jest charakter taki, że są te elektrony, które sobie przepływają między kationami metali i tworzą tą wspólną chmurę elektronową, to czy to w jakiś sposób może przekładać się na ogólnie właściwości, czy to na przykład soli kuchennej jako substancji związaniem jonowym, substancji, w której występuje wiązanie jonowe, czy to na przykład, no nie wiem, niech to będzie diamentu, w którym występują wiązania kowalencyjne między atomami węgla, czy na przykład miedzi, która jest metalem i tam między atomami miedzi występuje wiązanie metaliczne. No, ja myślę, że intuicja podpowiada wam dobrze, że tak, zdecydowanie rodzaj wiązania chemicznego wpływa ogólnie na właściwości tej substancji. I właśnie o tym sobie będziemy rozmawiali w tej lekcji. Dobra, no to na które właściwości będziemy jakby szczególnie zwracali uwagę? Więc właściwość, która jest chyba najbardziej taka podstawowa, jeżeli chodzi o opisywanie materii, no to oczywiście jest stan skupienia. Stany skupienia, mam nadzieję, że wszyscy z was wiedzą, że są te trzy podstawowe, czyli ciało stałe, ciecz, no jak widać tutaj gaz. No jest jeszcze dodatkowo ta plazma, ale to o tym nie mówimy, ale my mówimy cały czas, że w szkole są te trzy podstawowe stany skupienia, czyli ciało stałe, ciecz i gaz. No i teraz te stany skupienia zależą między innymi od uporządkowania cząstek w danej substancji i rodzaju cząstek, które budują daną substancję. Teraz zobaczcie, to jest taki fajny, znowu obok animacji, którą teraz wystartowałem, która pokazuje nam, że w ciele stałym te wszystkie cząsteczki są bardzo blisko siebie. Tam nie ma za dużo przestrzeni, te wolne przestrzenie są zajęte albo praktycznie właściwie ich nie ma. Wszystko jest bardzo tak ściśnięte, co powoduje, że też nie jesteśmy w stanie tam zmienić ich w jakiś łatwy sposób struktury, bo są tak mocno upakowane, czy podsuwać od siebie tych atomów, które je tworzą, czy też cząsteczek. Potem mamy ciało ciecz, no, w których te odległości, jak tutaj widzicie na tej animacji, są troszkę większe. Jak pływacie, to czujecie, że trzeba pokonać opór wody, która jest w stanie ciekłym, a z kolei, jeżeli mamy coś bardzo daleko od siebie oddalone, także tych wolnych przestrzeni jest dużo, no to mamy gaz. No i tak, różne substancje z różnymi wiązaniami chemicznymi łatwiej tworzą ciecze, ciała stałe lub gazy. No ale teraz właśnie idziemy dalej. Temperatura wrzenia i topnienia. Słuchajcie, dwie animacje, każdy z was to wie, na przykładzie wody jest to zawsze najprostsze. Oczywiście każda substancja będzie miała też inną tą temperaturę topnienia i wrzenia, no ale właśnie, czy ta temperatura topnienia i wrzenia będzie zależała od rodzaju wiązania? Tak. No bo jakby
tam coś, co jest między tymi cząsteczkami albo atomami, no to wpływa na to, ile tej energii potrzebujemy dodać, żeby zepsuć to, co między nimi jest. Bo pamiętajcie, że ta temperatura topnienia jest uzależniona od właśnie tej energii, którą musimy dostarczyć, żeby zniszczyć te wiązania, które powodują, że one już przestają się trzymać i coś nam się zaczyna zmieniać w gaz. A jeżeli tej energii będzie bardzo, bardzo mało, to wszystko zaczyna się zatrzymywać w miejscu, sklejać się ze sobą i wtedy mamy to ciało stałe. A gdzieś pomiędzy jest oczywiście ciecz, czyli gdzieś te odległości się trochę zwiększają i to wszystko staje się takie płynne i może się przemieszczać, może zmieniać kształt i tak dalej. Dobra? Rozpuszczalność substancji. Słuchajcie, taka właściwość, która jest Wam pewnie dobrze znana. Tutaj przykład oleju z barwnikiem rozpuszczonym w wodzie. I tutaj jest eksperyment typu lampa domowej roboty, lampa lawowa. No i mamy tą wodę, która tam jest na dole i tam zachodzi reakcja chemiczna. Jak widzicie, te bąbelki unoszą się i opadają na dół. Dlaczego? No bo okazuje się, że olej i woda, mając różną budowę, nie chcą się ze sobą mieszać i nie są wzajemnie dla siebie, no nie są rozpuszczalne, jedno w drugim się nie rozpuszcza. A z drugiej strony mamy substancję, którą każdy z Was pewnie zna, czyli sól kuchenną, która, jak dobrze wiecie, jeżeli mówimy o wodzie oczywiście tutaj w tym przypadku, no to ona na przykład w wodzie świetnie się rozpuszcza, czyli akurat dla soli kuchennej woda jest świetnym rozpuszczalnikiem. No i jest to też związane z tym, co tam w tej wodzie siedzi i co siedzi w soli kuchennej, że na przykład woda z olejem się nie dogadują, ale woda za to z solą kuchenną jak najbardziej, czyli z chlorkiem sodu, będzie się chętnie dogadywała i będą wzajemnie ze sobą oddziaływały, i czyli woda będzie rozpuszczalnikiem dla soli kuchennej. No i teraz dalej mamy kolejną właściwość, czyli przewodnictwo elektryczne. No nie wszystko nadaje się do tego, żeby przewodzić prąd elektryczny. Cały czas walczymy o to, żeby mieć te materiały najlepsze, żeby nie było tych strat w prądzie itd., itd. Jest przed nami dużo wyzwań. Wiecie dobrze, że dzisiaj jakby najbardziej popularnym materiałem, który jest u nas w domu, który przewodzi prąd elektryczny, to jest po prostu kabel z miedzi. W związku z tym nie stosujemy innych rzeczy, bo okazuje się, że inne rzeczy w ogóle na przykład nie przewodzą prądu elektrycznego albo robią to gorzej niż miedź, więc no tak, rodzaj wiązania na pewno będzie miał też wpływ na tą właściwość, czyli na przewodnictwo elektryczne. No i dalej. Wytrzymałość mechaniczna. Tutaj też mam dwa fajne przykłady. Oczywiście takie bardzo ogólnikowe, żebyście zrozumieli, o co chodzi. Ile siły czasami trzeba, potrzeba do tego, żeby coś wytrzymało, a coś się rozpadło na mniejsze kawałki. Jak widzicie tu akurat przykład z samolotem, którym jeden no nie dał rady i ta wytrzymałość tutaj mechaniczna no jakby spowodowała, że no niestety ten samolot doleciał w kawałkach, a drugi z kolei, widzicie, mimo podobnej sytuacji przetrwał. Ale oczywiście tu nie mówimy o samolotach, tylko mówimy o konkretnych substancjach chemicznych, które też podobnie działają, że niektóre możemy, nie wiem, pisząc ołówkiem, w którym jest grafit, pisząc na kartce papieru, za delikatną siłą tarcia już ścieramy te warstwy z tego powodu, że tam między nimi, tymi warstwami jest oddziaływanie międzycząsteczkowe tylko i wyłącznie, które łatwo się rozpada, a z kolei, żeby coś, nie wiem, takiego jak diament właśnie, żeby go zepsuć, a to jest najtwardszy minerał ze wszystkich, no to po prostu potrzeba ogromnej, ogromnej siły, żeby rozwalić te atomy węgla, które tworzą diament. Więc wytrzymałość mechaniczna jak najbardziej. I ta wytrzymałość mechaniczna też przychodzi trochę do twardości, bo łączy się z twardością. Jak widzicie, pewne rzeczy łatwiej właśnie w jakiś sposób zmieniać ich kształt, a inne nie. I to też jest związane od tego, jak bardzo te cząsteczki ze sobą tam oddziałują i atomy oddziałują w danych substancjach chemicznych. Dobra, ok, no to przechodzimy sobie dalej. No i tutaj zebrałem dla Was w takiej formie tabeli te wszystkie informacje dotyczące tego, jakimi właściwościami charakteryzują się substancje, w których występują znane nam typy wiązań chemicznych. No i po kolei zobaczcie, ta tabelka jest tak zbudowana, że mamy różne substancje o tych naszych wiązaniach i budowie kowalencyjnej, jonowej czy metalicznej. W związku z tym zawierają sobie wiązania chemiczne, wiązania kowalencyjne, jonowe czy też metaliczne. No i teraz zobaczcie, jak to wpływa na te właściwości, o których mówiliśmy wcześniej. Mówimy o temperaturze topnienia teraz. Jeżeli mamy substancję kowalencyjną, no to mamy bardzo wysoką temperaturę. Czekajcie, będę tutaj używał zaawansowanej technologii zaznaczania.
O, dobra. Patrzcie, bardzo wysoka temperatura, jeżeli chodzi o wiązania kowalencyjne, tak, i temperaturę topnienia. Dalej mamy jonowe substancje, mają wysoką temperaturę topnienia, a metaliczne no, różną. W zależności od tego, co to jest za metal, on ma też różne te temperatury topnienia, można sobie sprawdzić w tabelach właściwości. Dalej mamy rozpuszczalność. Zobaczcie, jeżeli mamy substancję o budowie kowalencyjnej, to ona jest nierozpuszczalna w rozpuszczalnikach polarnych, takich jak woda, czyli te substancje w wodzie się nie będą rozpuszczały. A z kolei substancje o budowie jonowej będą się rozpuszczały w rozpuszczalnikach polarnych, takich jak na przykład woda i sól kuchenna, dlatego świetnie się w wodzie będzie rozpuszczała. A z kolei metaliczne substancje będą nierozpuszczalne w wodzie, ale niektóre z wodą będą reagowały. Przewodnictwo elektryczne. Jeżeli chodzi o substancje kowalencyjne, o budowie kowalencyjnej i zawierające wiązania kowalencyjne, to większość z nich nie przewodzi prądu elektrycznego. Oczywiście grafit i grafen będą przewodziły prąd elektryczny, ale to są takie wyjątki. Mówimy, większość nie przewodzi. Dalej mamy substancje jonowe, które, uwaga, stopione i w roztworach przewodzą prąd elektryczny. Czyli uwaga, jeżeli weźmiemy sobie przykładowo sól kuchenną, czyli chlorek sodu, i będziecie mieli kryształek soli, przyłożycie kabelki do jednej i drugiej strony, to kryształek nie będzie przewodził prądu elektrycznego, ale jeżeli stopicie ten kryształek, okay, to wtedy włożycie do tej stopionej soli prąd, te kabelki, które będą przewodziły prąd elektryczny, tak ten prąd popłynie. Albo jeżeli tą sól kuchenną rozpuścicie w wodzie, czyli stworzycie roztwór takiej substancji jonowej, to wtedy też przez ten roztwór będzie prąd płynął. No i metale oczywiście przewodzą prąd elektryczny. Wytrzymałość mechaniczna. Substancje o budowie kowalencyjnej duża, substancje o budowie jonowej duża, no a substancje o budowie metalicznej różna. Twardość. Substancje o budowie kowalencyjnej duża, substancje o budowie jonowej średnia, no i substancje o budowie metalicznej też różna. Przykłady konkretne, jeżeli by ktoś Was zapytał, to jeżeli chodzi o substancję, która ma takie charakterystyczne, zwykłe wiązanie kowalencyjne między sobą, to jest właśnie diament, który widać tutaj ładnie na zdjęciu. Oszlifowany diament nazywa się brylantem. Tutaj sobie teraz, słuchajcie, przesuniemy w dół. Jeżeli chodzi o substancję o budowie jonowej, to oczywiście najprostszym przykładem, o którym można zawsze sobie wyobrazić, to jest chlorek sodu. Tutaj ładnie widać na zdjęciu efekt krystalizacji chlorku sodu. No i jeżeli chodzi o miedź, no to też taki, znaczy jeżeli chodzi o metale, to takim typowym przykładem metali to jest oczywiście miedź, której tutaj widzicie jeden z takich czystą formę miedzi, którą pewnie wydobyto gdzieś tam spod ziemi lub pewnie może gdzieś tam w jakimś wyniku reakcji oczyszczania też stworzono. Dobra, nie wnikamy teraz w to. Ale diament to kowalencyjne, chlorek sodu to jonowe, a metaliczne na przykład miedź. No i teraz co? Podsumowując, słuchajcie. Mówiliśmy sobie o tym, jak typ wiązania chemicznego wpływa na właściwości substancji. Na początku ustaliliśmy, że wpływa, bo musi wpływać po prostu, tak? To, co tam między tymi atomami jest, wpływa na to, jakie są całe właściwości danej substancji, nie? Potem, które właściwości mogą zależeć od rodzaju wiązania chemicznego, to też sobie przejrzeliśmy te właściwości, porozmawialiśmy o tym i na końcu zrobiliśmy sobie tą tabelkę, mówiliśmy sobie, w której dokładnie były te wszystkie nasze właściwości substancji pięknie pokazane. Także i omówiliśmy sobie, jak to wszystko tam od siebie zależy. No dobrze, no to ja jestem zadowolony. Nie wiem jak wy, ale ja jestem zadowolony. Wszystko jasne. Mam nadzieję, że ci pomogłem. Pamiętaj o subie, dzwoneczku, łapce i tej całej YouTube'owej reszcie. Poleć mnie swoim znajomym. No i do zobaczenia w kolejnej lekcji.